To jest podcast Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. Kiedy załóżmy nie jestem w stanie zrobić treningu, zwłaszcza siłowego, na tych naszych siłowniach, tam gdzie raczej amatorzy i ludzie zwykli nie mają dostępu, tylko są sami zawodowcy, więc muszę iść na siłownię publiczną. No i tam już się przygotowuję do treningu, próbuję sobie znaleźć miejsce, ale załóżmy na tej platformie, na której chcę wykonać dane ćwiczenie siłowe, jest już jakiś mężczyzna, który sobie tam ćwiczy. No i ja podchodzę i pytam się, czy mogę się zaraz dołączyć i kiedy kończy. No i on mówi, że jeszcze mam tyle i tyle, ale tam jest jakaś tam sztanga i mi pokazuje taką jakąś różową sztangę, która zamiast normalnie 20 kg ma z 8. Ja sobie myślę, wiesz co, no ja tak nie, ja to po to ja poczekam. No i w końcu dochodzę do tego i zaczynam robić, załóżmy, takie ćwiczenie zarzut i ja mam dosyć wysoką, jestem silna jak na swoją posturę, więc nie wyglądam tak, a jestem w stanie zarzucić 80 kilo. No jak ja coś takiego robię na tej publicznej siłowni, to ci mężczyźni niektórzy po prostu są w szoku i nie mogą wzroku oderwać, że co ta dziewczynka tutaj nagle robi. I to są faktycznie te sytuacje, w których ja się trochę głupio czuję nawet. Ja nawet nie lubię chodzić na tę siłownię, bo ja tam nikomu nie idę, żeby coś udowodnić, a nagle wychodzi taka trochę dziwna sytuacja z tego. Więc to są te różnice takie, że jak ktoś, że ja wyglądam niepozornie, a jestem w stanie duże kilogramy przenosić. Ja się nazywam Katarzyna Jaworska, a ze mną Anna Kiełbasińska, sprinterka, sztafecistka, można powiedzieć, złota medalistka, utytułowana kobieta, wiele tysięcy kilometrów ode mnie. Teraz pani ciężko trenuje w innych okolicznościach przyrody, tak? Tak, i w zupełnie innej porze roku niż ta, która u nas panuje teraz, bo ona, u nas jest lato, w sensie tu u nas, tu gdzie ja jestem, w RPA. I to takie bardzo gorące, upalne, tam codziennie około 30 paru stopni. No ale to są właśnie takie warunki, których my szukamy jako sprinterzy i dlatego często właśnie wyjeżdżamy do RPA, ponieważ tutaj nie ma zmiany czasowej olbrzymiej, więc jakby tutaj organizm na tym nie cierpi. A mamy świetne warunki do przygotowania się i to też w tym ważnym sezonie olimpijskim. Po pierwsze dlatego, że jest tu ciepło, a sprint lubi jakieś ciepło. A po drugie też dlatego, że jesteśmy na płaskowyżu, gdzie nie jest też za wysoko, ale jednak ta wysokość robi swoje i dzięki czemu każdy trening właściwie ma dwa razy lepszą wartość i jakość niż ta, którą byśmy dostali trenując na nizinach, więc tutaj w ogóle jest właściwie nawet 3 albo 4 w jednym, czyli dobra temperatura, słońce, dobre jedzenie, wysokość i nie ma też zmiany czasu, co też dla naszego organizmu jest dobre tylko w skutkach. No to brzmi prawie bajkowo, ale ja trochę dzisiaj o innej sprawie, mniej bajkowo brzmiącej chciałabym porozmawiać. Przed Dniem Kobiet, jak to jest z tymi kobietami w sporcie? Czy one mają łatwiej, czy trudniej, pani zdaniem? Jak to jest? Myślę, że ten temat jest bardzo złożony. Głównie też patrząc na to ze względu na dyscypliny, ponieważ w każdej dyscyplinie też troszeczkę inaczej to wygląda dla kobiet i dla mężczyzn. Moja dyscyplina, lekkoatletyka, akurat w tym temacie, jeżeli chodzi o taki typowy sport i o pozycję zawodniczą, jest bardzo dobra. I tutaj nie mogę absolutnie na to narzekać, bo myślę, że ta lekkoatletyka w wydaniu żeńskim jest tak samo atrakcyjna, a czasami może nawet atrakcyjniejsza niż w wydaniu męskim. I to też w zasadzie zależy od rywalizacji na poszczególnej konkurencji w danym czasie, bo przed laty to 100 metrów na przykład wśród mężczyzn było dużo bardziej atrakcyjne niż kobiece ze względu chociażby na Usaina Bolta. Natomiast ostatnimi laty to męskie 100 metrów już nie jest aż tak atrakcyjne i dużo bardziej to damskie, gdzie Shelly Ann Fraser-Pryce, kobieta, która jest matką, wróciła do sportu i która przez lata pokazuje nam, że można być w świetnej formie i dalej wygrywać i być w ogóle na najwyższym poziomie światowym, więc to też przyciąga kibiców i też pokazuje, że ten sport w wydaniu żeńskim też jest bardzo ciekawy. Tutaj też finansowo nie możemy narzekać, bo też myślę, że tutaj na równo, a nawet jeżeli chodzi o jakieś aspekty współprac sponsorskich plus to, co się dzieje na mediach społecznościowych, to czasami nawet mam wrażenie, że kobiety są dużo bardziej atrakcyjne w odbiorze niż mężczyźni, więc
tutaj w tym temacie absolutnie ja jako lekkoatletka narzekać nie będę. Natomiast oczywiście jest jeszcze ta sfera wyżej ponad nami, czyli działaczy związków sportowych. I to mnie też zawsze dziwi, ponieważ no, w mojej konkurencji jest 50 na 50, więc też fajnie by było, gdyby w zarządach mogło być, nawet nie musi być 50 na 50, ale żeby było chociaż te kilkadziesiąt procent we władaniu kobiet, tak żeby one też miały coś do powiedzenia. Ja też na przykładzie swojego związku mogę to potwierdzić, bo w zarządzie zaś na 10, chyba około 10 osób zasiada jedna kobieta, chociaż no to jest 10%, no ale czy tak czy siak na innych stanowiskach u nas w związku są głównie mężczyźni. Ja nie mogę bardzo narzekać na to, co dostajemy od nich, natomiast też jako przewodnicząca rady zawodniczej w moim związku dostrzegam to, że brakuje czasami tego kobiecego spojrzenia na sprawę, że kobiecego spojrzenia na przede wszystkim na problemy dotyczące połowy zawodników tego związku, no bo kobiety to jednak jest połowa, a tak naprawdę w ostatnich latach możemy też spojrzeć na to, że to my kobiety przynosimy najwięcej medali i najwięcej sukcesów, więc tutaj gdzieś to powoli mam nadzieję, że zaznacza swoje miejsce i pokazuje, że dobrze by było, żeby to miejsce dla kobiety w zarządzie i w związku nie jednej, a paru na pewno się mogło pojawić. To nie jest tylko problem zarządów, ale jest też problem na tym poziomie troszeczkę niższym, trenerskim. Jednak znaczna większość trenerów są to mężczyźni, kiedy zaczyna już się ten sport taki na serio, na poważnie zawodowy, to no prawie nie zdarza się, żeby kobiety trenowały kobiety, tylko raczej są to mężczyźni trenerzy. Jak pani myśli, czy to też należałoby zmienić? Czy wam, zawodniczkom, byłoby trochę łatwiej, gdyby to kobieta z panią pracowała? Ja myślę, że to jest bardzo taka kwestia indywidualna, personalna. Ja zawsze lubiłam pracować z mężczyznami i mi ta praca się podoba. Oczywiście dostrzegam minusy też tego, że pracuję z płcią przeciwną, no bo jak zdarzają się jakieś gorsze dni typowo związane z chociażby z miesiączkowaniem dla kobiety, to czasami ciężko jest temu mężczyźnie przedstawić tę sytuację, bo on po prostu nie jest w stanie tego do końca zrozumieć. I oczywiście też no nie każda kobieta tak samo przeżywa wszystko, więc jakby tutaj oczywiście, że są problemy. Natomiast ja chciałabym zaznaczyć, że u nas w sporcie mamy taką współpracę, jest to Ewa Swoboda i jej trenerka Iwona Krupa i one dają taki przykład na to, że takie duo żeńskie jest w stanie robić olbrzymie rzeczy, bo przecież te osiągnięcia, które Ewa ma, no, są niesamowite i jej pani trener, pani Iwona Krupa pokazuje to, że no, ta praca jest no, nie mniej warta niż męska praca. Ja w ogóle nie jestem fanką tego dzielenia, że ktoś może lepiej robić tylko i wyłącznie ze względu na płeć. Oczywiście, takie typowo fizyczne rzeczy, tak, zgodzę się, no bo jednak mężczyźni są silniejsi, są szybsi, często są bardziej wytrzymali, co mój sport przede wszystkim pokazuje, ale w tych kwestiach innych to zawsze uważałam, że ja w ogóle nie widziałam tego, ja w ogóle nie widziałam podziału, ja w ogóle nigdy nie myślałam, że może być podział i dopiero potem zaczęłam to odkrywać, że świat tak nas podzielił i że świat nas postawił trochę w takiej pozycji tych gorszych. Dlaczego te kobiety nie są trenerkami? Jaka jest przyczyna? Czy to panowie nie dopuszczają do tej ekskluzywnej części pracy sportowej? Czy kobiety po prostu nie są zainteresowane? Jak pani to obserwuje? Ja tutaj bym też przede wszystkim spojrzała na to, jak wymagającą pracą jest zawód trenera. I jest to wymagająca praca, chociażby pod tym względem, że jesteś bardzo dużo poza domem. I tutaj, gdzie kobieta chce założyć rodzinę i się jej poświęca i nie chce zostawiać na pewno dzieci samym, no to jest na pewno wyjątkowe poświęcenie, na które myślę, że nie każdy chce się zgodzić i nie każdy jest w stanie się poświęcić na to. A jakoś tak kulturowo i zwyczajowo mężczyźni zawsze wyjeżdżali i zostawiali te rodziny i jakoś nie mają aż takich problemów z tym związanych. Ja mam wrażenie, że tu gdzieś w grę wchodzi to uwarunkowanie biologiczne i tego, że my się może bardziej jesteśmy
Nie chcę nikogo obrazić, ale jakoś tak mamy w sobie odpowiedzialność, to jest może nie do końca dobre słowo, ale większe przywiązanie może. I dlatego ta praca jest ciężka dla kobiety, która chciałaby też założyć rodzinę, przynajmniej w tych wczesnych latach, kiedy się wychowuje dziecko. No my sportowcy jesteśmy poza domem czasami, no, myślę, że ponad około 300 dni poza nim, więc to jest bardzo dużo. To jest, ja czasami mam wrażenie, że ja mam dwa oddzielne życia. Jedno na obozie, a drugie w domu. I też widzę, ile poświęcenia i ile straty kontaktów i relacji mnie to kosztuje. Więc myślę, że to jest taki czynnik, który na pewno ma duże znaczenie. No i oczywiście przez lata ubiło się, że to mężczyzna jest trenerem. W ogóle to słowo, to określenie, trenerka, odmiana jest tak rzadka, że czasami ludzie nie wiedzą, jak sobie w ogóle z tym poradzić. To też pokazuje to, że jest właśnie, że tutaj jest jakiś problem. Pani Aniu, a jak to jest z tym macierzyństwem? Bo przyznam, że jak rozmawiałam z pani koleżankami, to one wszystkie mówiły, że sportsmenki rzeczywiście dosyć późno podejmują decyzję o macierzyństwie, ze względu na trudności, które są z tym związane. To znaczy, jedne są oczywiście te trudności fizyczne, że trzeba na jakiś czas zrezygnować, potem trzeba wracać do formy, to jest praca ogromna, ale także w kontekście takiej ochrony socjalno-finansowej, że tak naprawdę nie macie gwarantowanego ani stypendium, ani jakiejś właśnie opieki takiej socjalnej w tym okresie, kiedy kobieta jest w ciąży, kiedy potem ma małe dziecko. Nie ma tego macierzyńskiego takiego sportowego. Znaczy, tutaj nie do końca się zgodzę. Ja nie do końca wiem, jak tak w szczegółach to wygląda, natomiast wiem, że jest kontynuacja stypendium dla kobiety, która zachodzi w ciąży i wiem, że u nas też w naszym związku to funkcjonuje, bo nie wiem, czy to jest w pełnym wymiarze procentowym, takim samym, jakby było, gdyby normalnie zawodniczka się przygotowywała, natomiast wiem, że to jest, że to dalej funkcjonuje. Jednakże to nie są duże pieniądze zazwyczaj dla nas i my zazwyczaj mamy pieniądze też z innych źródeł, głównie sponsorskich. No i w tych miejscach jest jeszcze takie duże pole do popisu, żeby usprawnić te umowy, tak żebyśmy my też czuły się bezpiecznie w tym. I ja też zwróciłam uwagę na ten problem na naszym ostatnim spotkaniu Komisji Zawodniczej PKOL-u, bo też jestem członkinią tej komisji, że za mało się w ogóle mówi o zachodzeniu w ciążę wśród kobiet, które uprawiają zawodowo sport. Za mało się mówi o tym, jak sport wpływa na to, jak duży stres wpływa na płodność kobiet, jak mało się właściwie daje szans kobietom na to, żeby swobodnie wejść w to, a potem im pomóc wrócić. I to jest faktycznie taka sfera, o której ja bym chciała, żebyśmy zaczęli więcej mówić. Ja również bym chciała, żeby wprowadzono do takich, bo my mamy co pół roku i co rok mamy pełne kompleksowe badania i też nalegam na to i proszę, chciałabym, żeby był wprowadzony taki projekt i już pozytywnie też to wygląda, żeby wprowadzić badanie, oczywiście dla chętnych, dla kobiet, żeby zbadać poziom AMH, to jest taki czynnik, który mówi o tym, jak długo masz jeszcze czas na to, żeby mieć dzieci. Oczywiście tego się nie da określić dosłownie w miesiącach, ale są pewne wytyczne i to ci pokazuje, na jakim etapie jesteś tego. To jest dla mnie ważne, żeby to pokazywać, bo my idziemy w tym sporcie z roku na rok, ciągle coś jest ważnego, ciągle nie chcesz zrobić tej przerwy, bo boisz się, jak finansowo to wyjdzie. I nagle się okazuje, bo słyszałam i takie historie, że budzisz się z ręką w nocniku, że okazuje się, że poświęciłaś się dla sportu, nie miałaś możliwości za bardzo, żeby zajść w ciążę, bo nie miałaś potem możliwości, żeby wrócić, żeby ktoś ci mógł pomóc z dzieckiem. I nagle się okazuje, że poświęciłaś się dla sportu i czekasz na ten moment, aż będziesz mogła założyć rodzinę, a nagle nie możesz, bo już po prostu fizycznie ten spot z ciebie wszystko wyciągnął. I myślę, że to jest taki temat tabu, o którym się w ogóle nie mówi. I uważam, że warto zacząć o tym mówić, żeby zwiększać świadomość też kobiet, które uprawiały ten sport, żeby sprawdziły, na jakim etapie są, bo w dzisiejszych czasach
naprawdę słyszy się, że jest coraz ciężej, to raz, a dwa, że to, co my robimy, ten ekstremalny wysiłek, ten stres, to poświęcenie, no to też zwiększa to, że coraz szybciej się starzejemy i coraz mniej mamy czasu na to, żeby założyć rodzinę po karierze sportowej. W mediach cały czas panują takie stereotypy, że ten sport męski jest ciekawszy, jest dynamiczniejszy. I rzeczywiście tego kobiecego sportu jest około 20-30% transmisji z różnych zawodów. Myślę, że lekkiej atletyki to chyba akurat nie dotyczy. No nie. Ale innego rodzaju, na przykład, nie wiem, koszykarki, panie, które grają w piłkę nożną, w hokeja, bardzo rzadko są pokazywane, o ile w ogóle. Ja nie mówię tutaj o jakichś tam kanałach tematycznych. I oczywiście argument, jakiego się używa, że ten sport jest mniej atrakcyjny, jest tam mniej emocji. Zgodziłaby się pani z tym? Mhm. Ja dostrzegam ten problem i ja też słyszę o nim przede wszystkim od znajomych z dyscyplin sportowych, tych drużynowych, gdzie właśnie się dzieli na męską i żeńską, nie wiem, koszykówkę, piłkę ręczną, koszykówkę, co też przez co automatycznie przyciąga dużo mniej sponsorów, za czym idą też oczywiście mniejsze zarobki. No i faktycznie to jest duży problem, natomiast też ciężko mi jest powiedzieć wprost, jak, co i jak wygląda. No, my niestety jesteśmy w takich czasach, że lubimy, jak wszystko się szybko dzieje, jest dynamiczne, szybka jest jakaś zmiana, żeby cały czas był taki ten kop dopaminowy w głowie. No niestety, to jest to, co dzisiejsze czasy z nami zrobiły. No i niestety obawiam się, że to samo tyczy się sportu, ponieważ no, męska siatkówka chociażby, no tam są dużo szybsze zagrania, dużo szybciej się wszystko dzieje, ta akcja jest taka wartka i cały czas coś jest dynamicznie. I wydaje mi się, że to są te znak czasów niestety naszych dzisiejszych, że my chcemy, żeby wszystko było szybko. Że jak jest już wolniej, a coś mogę mieć szybciej, no to już mnie to nie pociąga. I to jest też to, co u nas w lekkoatletyce, przepraszam jeszcze, że tutaj wejdę, ale u nas w lekkoatletyce, mimo że no, my jesteśmy razem, co zwiększa popularność, ale dostrzegamy teraz bardzo dużo zmian w regulaminach odbywania się różnych konkurencji. Szuka się tego, żeby uatrakcyjnić te konkurencje i się je całkowicie zmienia, co nie do końca nam, zawodnikom, się to podoba, bo mamy wrażenie, że piękno niektórych konkurencji przestanie istnieć tylko dlatego, żeby było atrakcyjne, żeby to było szybsze, dalsze, mocniejsze, bardziej atrakcyjne. Więc no, to jest niestety to, że ja już bym tutaj nie dzieliła to tylko i wyłącznie na płeć, ale przede wszystkim na czasy, w jakich jesteśmy. I to jest coś, co ma olbrzymi wpływ. Mhm. Też jak się pani czuje jako kobieta, zawodniczka, kiedy pani zawody, pani jako zawodniczka jest komentowana czy też oceniana przez mężczyzn? Myślę teraz tutaj sobie o dziennikarzach i tutaj moje środowisko rzeczywiście, no jesteśmy ubodzy w dziennikarzy sportowych. Kobiety, które zajmują się tą tematyką, kobiety dziennikarki, fotoreporterki, to jest zaledwie 15%. Redakcje sportowe rzeczywiście zdominowane przez panów. Jak pani się z tym czuje jako zawodniczka i czy to pani zdaniem ma jakieś znaczenie, czy zupełnie pozostaje bez znaczenia, że tu też nie ma tej równowagi jednak? Oj, tutaj oczywiście, że się zgodzę i zauważam niejednokrotnie oglądając, jak mężczyźni komentują zawody, nie cierpię słuchać komentarzy, które dotyczą wyglądu zawodniczek, tego jak się ubrały, jak się umalowały, co na siebie założyły. Ja tego nie oczekuję od komentatora, ja oczekuję tej rzetelnej oceny pracy wykonanej. I oczywiście, no to, że ta zawodniczka tak wygląda, czy zrobiła sobie taki czy siaki make-up, no to oczywiście ja też to zauważam, ale zachowajmy to dla siebie, bo mężczyźni już z kolei nie są oceniani z powodu wyglądu, czy mają taką czy siaką fryzurę. Więc to jest absolutnie rzecz, która mnie godzi i mi się nie podoba. Dodatkowo też ja czasami mam szansę bycia ekspertem w studiu w czasie zawodów lekkoatletycznych.
I wydaje mi się, że tutaj też mam taki, cieszę się, że jestem zapraszana, bo kiedy komentujemy występ kobiecy, to często ja mam ten insight od strony właśnie kobiety i na przykład wiem, że to może być gorszy dzień spowodowany czymś, dlatego na przykład nie lubię, jak jest wydawana bardzo taka surowa i gorzka opinia na temat jakiegoś występu, gdzie wiem, że po drugiej stronie dzieją się rzeczy, które są niezależne od tej dziewczyny, bo ona sobie nie mogła tego wybrać i nikt z zawodów nie przełoży dlatego, bo coś się dzieje u niej takiego fizycznego, związanego no, przede wszystkim z menstruacją. Więc ja tutaj staram się to jakoś tak balansować i cieszę się, że mam tą szansę i ja dostrzegam też to, że faktycznie to kobiece spojrzenie no jest tam potrzebne i jest warte. A w ogóle ja nie chcę już mówić tylko o naszych słabościach. Ja też w ogóle uważam, że my jesteśmy niesamowicie mocne i że my sobie czasami z niektórymi rzeczami dużo lepiej nawet radzimy niż mężczyźni. Oczywiście oni sobie radzą z jakimiś innymi. Też nie chcę też tak wszystkich wrzucać do szuflady, no bo ja też uważam, że nie powinno być podziału na mężczyzn i kobiet. Każdy jest inny i jedna kobieta sobie poradzi lepiej z czymś, a druga kobieta gorzej. I tak samo z mężczyznami, i tak samo z narodowościami, z kolorem skóry, z orientacją seksualną i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to w ogóle nienawidzę wrzucania w szufladę czegoś. Dlatego tutaj też apeluję do mężczyzn, żeby nie rzucali nas wszystkich kobiet do jednej szuflady. I staram się zawsze mieć takie obiektywne spojrzenie na człowieka, po prostu na drugiego człowieka.